Cześć, chciałbym Wam przedstawić Perełkę. Przyjechała tutaj niedawno do nas. Chciałem jakiś taki nakręcić ładniejszy filmik z nią w ręku, ale ona jest taka zestresowana. Także nie chcę jej łapać. A może tak dasz prosić podejść do siebie? Nie. Takiego osiołka też nie widziałem z takimi kolorami. Ona jest taka w kolorze jak kamyk, tylko że ma tutaj taki pyszczek biały. Taki biały pasek ma na pyszku i na białe uszy. No przynajmniej ten plus będzie taki, że będzie łatwo ją tutaj wśród innych osiołków u nas w stadzie rozpoznać. Bo niektóre te takie ciemne to są naprawdę takie same prawie. No, chodź pokaż jak ładnie chodzisz. Wypuściłem ją tutaj troszeczkę na korytarz, żeby coś było widać, ale zaraz chowam ją do boksu. Musi spędzić tutaj kilka dni. Zobaczymy, czy jest zdrowa. No, podejdziesz tutaj do mnie? Chodź. Chodź. Chodź, nie bój się. Puchliwa, ona wygląda jakby była młoda. Już tam nie patrzyłem w ten paszport. Ale tak na oku mi wygląda, jakby ta klaczka miała zroczek. A co ty tam widzisz? Ta marchewka jest. Zobaczyłaś marchewkę? Zaraz ci dam tą marchewkę. Niby taka wystraszona. Ale marchewki zobaczyła. Może marchewki? No właśnie, przecież osiołki się na marchewki łapią. No chodź, masz, no, Perełka, masz. Masz tą marcheweczkę, no, masz rzucać tam, no, zjadaj. Może tam dalej rzucę, może zje. Masz. Ale fajne odgłosy wydajesz. Żywiła się, bo tam osiołek drugi stoi. Tam drugi siedzi swój osiołek. To kartofelek tu siedzi, tak. On też musi być chwilowo zamknięty, bo mu już trochę palma biła na głowę. Musi odpocząć parę dni. Dobra, chodź Perełka, schowam cię do twojego boksiku. Do twojego boksiku zaraz cię schowam. Chcesz do boksiku iść? Chcielibyśmy tu z Perełką podziękować za wszystko, co państwo zrobiliście dla niej. I życzyć miłego dnia. Ale ty jesteś ładna. Trochę nieufna. Ale kartofelka zobaczyłaś, pyk. Zainteresowało cię to? Dobra. Pozdrawiamy.